Wróciłem po klapki jeszcze i zobaczcie, co się stało. Dzieci weszły na stół i się złamał. Witajcie, rozpoczynamy nowy dzień. Jak widzicie? Jemy z tatą. Tak, jak widzicie, przy nowym stole. A tam je Kasia z Szymusiem. Tak. Także jemy na dwie drużyny. Kto zje pierwszy? Ja. Jak widzicie, stolik fajnie tutaj leży. Jest wysoki, także nogi się mieszczą. I jesteśmy zadowoleni, nie? Że możemy tak sobie jeść. Jak widzicie, rano przeparkowałem zestaw, ponieważ spaliśmy w tamtym miejscu, bo nie było miejsca. A tutaj blisko mamy serwis dla kamperów. I chyba korzystając z okazji wyleję sobie kasetę WC. Ale już tego nie będę wam pokazywał, tylko pokażę wam, jak to wygląda. Coś tam Kasten, ciekawe co to jest. Boden. Nie mam pojęcia, o co chodzi. A tu woda, dobra. Do mycia kasty. No, jak to się gasi. Nie wiem, jak to się gasi. Dobra. Trochę zmaściłem, ale już będę wiedział, że leci. Dobra, zgasło samo, cieszę się. I tu się spłukuje. Dobra, idę po kasetę. No, już prawie pełna. Najwyższa pora ją wylać. No i gotowe. Teraz wkładam i jedziemy jak najszybciej. Mamy do Hiszpanii 930 km. Korzystając z okazji, idę się jeszcze wykąpać. Mam kosmetyki i ręcznik. Jak pamiętacie, są za darmo tutaj prysznice na tych autostradach szwajcarskich. No i będę to testował teraz. Tutaj mamy takie półeczki, więc położę tam sobie rzeczy. Haczyków nie ma? Chyba nie ma haczyków. Chyba, że tu są. Super. Także wieszam ręcznik. No i się kąpiemy. Wróciłem po klapki jeszcze i zobaczcie, co się stało. Dzieci weszły na stół i się złamał. Co zrobiłaś? Czemu tak się stało? Kto wszedł na ten stół? Ania na niego nacisnęła. Ania nacisnęłaś na stół i się nam złamał. Co ci zrobiła? Popisała ci? Także przestroga dla dzieci. Dzieci kochane, jak oglądacie ten film, to nigdy, pamiętajcie, nie wchodźcie na stół turystyczny, bo on się po prostu złamie. No, mam teraz klapki i idę się kąpać. Kąpię się, moi drodzy. Prysznic jest lepszy niż płatne prysznice w Niemczech, a ten jest za darmo. Jest mega. Powiem wam jeszcze, że wjeżdżając do Szwajcarii na autostradę musieliśmy kupić nową winietę na przyczepę kempingową. Zapłaciłem za nią 40 franków. A tą winietę na samochód mieliśmy już z poprzedniej podróży. Ona jest na cały rok, na 2018. Więc zapłaciliśmy tylko 40 franków, a nie 80. No i zobaczcie, jak oni szanują klienta. Płacisz z autostrady, ale masz serwis dla kamperów, prysznic, kosmiczne ubikacje i mega, mega fajną atmosferę. I jak widzicie, przyczepa ogarnięta, wszystko poskładane, naczynia umyte, także możemy jechać dalej. Jest 11:30 i jedziemy do Francji, moi drodzy. Mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj. Jedziemy przez Brno. 28 km. Bingo, bingo, bingo. No i udało się dojechać do stacji, naprawdę miałem stresa, że nie znajdę stacji. Kosztuje litr 1,92 franka. Zatankowałem prawie 50 litrów, także w baku było pusto. Naprawdę się bałem, że po prostu nie znajdę stacji. Najgorsze jest to, jak ci się kończy na autostradzie paliwo, a nie wiesz, jak daleko masz jechać jeszcze. O, leci F-16 gdzieś. Zaraz zobaczymy, to jest samolot wojskowy na Dinka. Gdzieś poleci. O, już poleciał, ale tam jest F-16, widzicie? Atrapa to taki samolot, który już nie lata. Nadia się pyta, co to jest atrapa. Właśnie jesteśmy po F-16. Chyba to jest F-16. Tak wygląda. I co chwilę tutaj latają właśnie po niebie takie wojskowe samoloty. Jest straszny hałas. A zatrzymaliśmy się tam na parkingu, żeby zjeść zupę. No, fajny, fajny. Już się nie daje, żeby lecieć No tu był silnik odrzutowy, Nadia, a teraz już nie ma. Dlaczego? Nie wiem, bo już nie lata. Przewróciłaś się, pokaż kolanko. Oś ty. Tym razem tak sobie stoimy. Szymuś wstał, idziemy na rączki i na obiadek. Hop. No. Idziemy zobaczyć, jaką zupę Kasia zrobiła, nie Szymuś? Jaką lubisz? Taką. Dzień dobry, rodzinka. Jaka zupa dzisiaj? Jaka dzisiaj? Ogórkowa z grzankami. Ogórkowa. Szymuś wstał. Chciałam wam pokazać, jak myję ręce. Pokaż. Tak się myje ręce w przyczepie. Trochę mi się dało za dużo. Tłusta jestem. Tata, ja cię odkręcę, bo ty masz tłuste, no. Za mocno! Za mocno. Proszę pana. Pięknie. Mamy tutaj szczoteczki. Jak są do góry nogami, to nie wypadają, a tu mamy kwiatki, suszą nam się. I jemy. Przepyszna zupa, Kasia mówi, z solą himalajską. Dzięki, Ania. No dzięki. Ania nie lubi marchewek. Były grzanki, ale już się skończyły, więc jemy z bułką. No i już będziemy odjeżdżać, ale Nadia chciała jeszcze coś pokazać, jakąś magiczną sztuczkę. Patrzcie, wyprostowała szklankę. Zgniatajcie sobie i będziecie robić tak. Wysypałuje i tak. Nie da się. Jesteśmy w Genewie, zobaczcie. Tutaj jest Jezioro Genewskie. I jedziemy w korku, bardzo wolno. Tunelami przejechaliśmy teraz dwoma. Chyba jakiś wypadek. Powiem wam, że ten korek to nie jest z powodu wypadku, tylko po prostu jest granica z Francją. Tutaj Szwajcaria graniczy z Francją i mamy 2,5 km do granicy. I człowiek tak już się przyzwyczaił, że przez granicę sobie, tak jak w Unii Europejskiej, przejeżdża jak przez miasto, jak z miasta do miasta, a tutaj jest po prostu tak jeszcze po staremu, że trzeba odczekać swoje w kolejce. Czego jeszcze nie ma? Zobaczcie, tutaj mamy znak na granicę, 2250 metrów. Krokodyle i orangutany, dwa malutkie wężyki i królewski orzeł, i kot, i mysz, i bardzo duży słoń. Dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców? Tak wygląda granica Szwajcarii z Francją. Teraz będziemy mieli we Francji niebieskie autostrady, a w Szwajcarii były zielone. I dojechaliśmy do pięknego miejsca, do pięknego parkingu, który jest puściutki prawie. Ale ten korek mnie rozwalił, noga mnie boli, ścierpła mi. Zobaczcie, jakie piękne góry. Tu jest punkt widokowy, tam się idzie i gdzieś tam trzeba iść i będziemy zaraz tam zwiedzać. Tylko zjemy sobie melona. Melon. Tutaj staję zawsze nogą i wyciągam melona. Melon dla rodziny. Kto łapie? Mamusia. Ty, Nadia, wolisz arbuza? Arbuza, proszę. A arbuz jest tu. Dzieci już poleciały na punkt widokowy. Idę z nimi. Jak tam, Ania? Doniesiesz tą herbatkę? Bo one chcą wypić na punkcie widokowym na ławeczce. Brawo, Szymuś, tu jest tak stromo, a ty tak dajesz radę, że hej. No super! Szymek się wspina, zobaczcie. Pomogę ci, daj rączkę. Wejdziemy na Johana jeszcze za rok. Jak? Nie ma ławki? O, oszukali nas. Nie ma ławeczek. Ale jest za to punkt widokowy. Patrzcie, ile tutaj dziur od tych, od szczurów albo jakichś myszy. I mamy litanię do zmówienia. Nie znam francuskiego, więc sobie przetłumaczcie. Ale widoki ładne. Ania została tylko biedna, za szklanką idzie. Wierzę w ciebie, Ania, dasz radę. Dajesz, dajesz. Pięknie, pięknie. Jest, Ania doszła. Wylało ci się trochę, czy nie? Wylało. Wylało trochę, no. Ale mi się bardzo tak dużo wylało. Ale zobacz, Ania, ile tutaj jest fajnych norek. To jakieś myszki są. No i schodzimy. Tu jest takie łagodne zejście. Ale zastanawiają mnie te dziury tutaj. Naprawdę, jak znacie zwierzątko, które robi takie dziury tutaj we Francji, to po prostu napiszcie w komentarzach. Nie chciałbym mieć tego na działce. Zobaczcie, skoro nie ma stołów, to samemu można sobie przynieść. A Kasia niesie pyszności. Talerze dobroci. Wow, jemy. Zobaczcie, ale mamy tutaj zrobiony zakątek piknik dla naszej rodziny. Tak. O, jak fajnie. Szymuś dmucha. Jeszcze raz, pokaż. Razem? Tak? Nie, ej! Ale piękne, ja biorę pomarańczko, bo uwielbiam. Suszoną śliwkę, bo uwielbiam. I melona, bo uwielbiam. Niam. I jak dzieci, dobre? Tak. Pyszne, nie? Szymuś, dobre? Co jesz? Melonka. Melonika. Melonik. Melonik. Pyszny melonik. Melonik. No i na sam koniec opanowaliśmy plac zabaw. Ania odkryła nowe przeznaczenie zabawki. Nie wiem, co ona tam szuka. A już wiem, ona się chowała przede mną. No właśnie, bo ja miałem cię szukać. Dobra, szukam cię. Łachtia. Potworek mi ucieka. Potwór. Daj go. Szymuś urywa asfalt. Szymuś, nie, bo to jest strasznie drogie. Zobaczcie, Szymusia to ciągnie, żeby urwać to, ale nie, nie, tego nie wolno. No, przyklej.